Witam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz z tej strony, ze squabber.com. Zapraszam nasze cotygodniowe spotkanie z rynkami finansowymi. A dziś temat, który może wzbudzać emocje, no bo mówimy o kryzysie, o tym, że w końcu może się pojawić. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że w zeszłym roku, kiedy wszyscy nawoływali, że już jest praktycznie 100% tego, że będzie dramat w Stanach Zjednoczonych, to bardzo poważne serwisy o tym mówiły. Ja starałem się stać się jednak w opozycji, mówiąc o tym, że te spadki prawdopodobnie nie nastąpią i faktycznie mieliśmy później odreagowanie. Dziś mamy zupełnie odwrotną sytuację, gdzie więcej mówi się o tym, że jednak recesji nie będzie albo będzie taka bardzo lekka, miękkie lądowanie. I znowu wydaje się, że warto stać w opozycji, i dzisiaj powiem dlaczego. W trzech prostych takich wskazaniach, które warto śledzić, aby wiedzieć o tym, jaka sytuacja panuje w Stanach Zjednoczonych. A dla nas, inwestorów na GPW, ma to ogromne znaczenie, bo niestety cały czas WIG-20 idzie śladem czy ścieżką giełdy amerykańskiej, więc dla nas inwestorów w Polsce ma to ogromne znaczenie. Zresztą pamiętajmy, że w przypadku, w którym kryzys następuje, w pierwszej fali zazwyczaj dolar bardzo mocno nabiera na wartości, ponieważ ucieczka jest do kapitału, do gotówki. Tracą aktywa, zyskuje, zyskuje dolar, więc tym bardziej nas jako Polaków dotknie to w postaci kursu walutowego, więc zaczniemy nasze spotkanie dzisiaj od właśnie tego, co i dlaczego wskazuje na to, że już niedługo ta recesja Powinna się wydarzyć. Oczywiście pewności nie mamy, bo nigdy jej nie ma co do przyszłości, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. A powiemy również o CD-projekcie i Allegro, gdzie też warto być na czasie. Więc jeżeli mówimy sobie o tym, co nas może czekać w nadchodzącym czasie, to jedną z rzeczy, która jest bardzo mocno pokazywana, to są oczywiście stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Ja Wam tutaj przedstawiam teraz wykres, który pokazuje stopę procentową oraz SP500 na wykresie miesięcznym. I to, co było wskazówką, czy wskazywane przez wielu w zeszłym roku, to to, że tak dynamiczna podwyżka stóp będzie prowadziła do recesji. No i ona prowadzić będzie, tylko pamiętajcie, że to zawsze oddalone w czasie, zazwyczaj o nawet kilkanaście miesięcy, kilka kwartałów. I jesteśmy już po dość agresywnej podwyżce, jeżeli chodzi o czas, dlatego że trwa ona od marca 2022 we Stanach Zjednoczonych. Więc już półtora roku jesteśmy od momentu, kiedy zaczęto podwyższać stopy procentowe, i to jest ten czas, w którym Fed zrobił tak zwaną pauzę, tak? czyli przestał podwyższać, zatrzymał się na tej stopie procentowej, którą osiągnął powyżej 5% i czeka, jak będzie, jaki będzie miało to wpływ na gospodarkę. To jest dość częsty schemat. Ja w zeszłym roku mówiłem o tym, że najczęściej giełda zaczyna spadać, patrząc na historię, wtedy, kiedy stopy procentowe nie rosną, w sensie Przestają rosnąć i zaczynają spadać, tak? czyli inaczej mówiąc, kiedy następuje tak zwany pivot Fedu, wiele osób sądziło, że będzie ten pivot bardzo szybko. Okazało się, że jednak nie, że Fed faktycznie gospodarka amerykańska jest w stanie wytrzymać te stopy procentowe na wysokim poziomie. Więc jak to wygląda czasowo? Zauważcie, że te kreski, które Wam tutaj zaznaczyłem na wykresie, to są kreski, w których pojawiały się um, tutaj troszeczkę. Się to przesunęło, powinno być gdzieś tu. O. Chociaż lata 80., 70 to są dość wyjątkowe czasy, ale te ostatnie trzy kryzysy. Zauważcie, że kiedy Fed zaczął obniżać stopy procentowe, czyli mamy te ym, kreski takie pionowe postawione, to wtedy najczęściej pojawiały się spadki. Chwilę wcześniej, chwilę później. Dziś mamy na razie pauzę Fedu. Nikt nie, nie myśli o tym, że będzie obniżka stóp procentowych, a raczej cały czas prawdopodobieństwo mówi o tym, że może, mogą być dalej podwyżki stóp. Zresztą Paweł wczoraj podczas swojego przemówienia też wskazywał na to, że ich opinia jest taka, że cały czas trzeba być przygotowanym do ewentualnego dalszego zacieśniania, ponieważ rynek pracy jest bardzo silny. O tym rynku pracy więcej powiemy. Natomiast w tym przypadku doszliśmy do momentu, w którym prawdopodobnie stopy procentowe się zatrzymały. I mówię prawdopodobieństwo, mówię prawdopodobnie dlatego, że Cały czas tutaj małe prawdopodobieństwo tego, że podwyżka jeszcze będzie, na przykład pod koniec roku jest. Warto sobie spojrzeć wtedy na raport CM Group. Możecie sobie zawsze sprawdzać, jakie jest prawdopodobieństwo podwyżek 100% w Stanach Zjednoczonych właśnie według kontraktów FRA, czyli Forward Rate Agreement. I tutaj patrząc sobie na grudzień 2023, na razie najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest pozostawienie 100% bez zmian. No a później mamy podwyżkę o 25 punktów bazowych, e, Więc cały czas ta ścieżka jeszcze jest widoczna, więc na razie mamy pauzę. I zobaczcie, że w trakcie pauzy Fedu w 2000, w 2000 roku giełda stała. W trakcie pauzy, wtedy kiedy ta pomarańczowa kreska stała, w 2006-2007 roku giełda. Rosła. W 2019 roku mieliśmy takie dość duże zawirowanie, w 2018 roku, ale później na tej pauzie Fedu były nawet lekkie wzrosty, i tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo w 2019 roku mieliśmy zatrzymanie, i później nawet w trakcie spadków stóp procentowych, czyli wtedy, kiedy ten pivot Fedu następował, mieliśmy jeszcze wzrosty. Dlatego zawsze to nie jest takie zero-jedynkowe, że na milion procent tak będzie. To zawsze niestety ta zmienność jest. Ale mamy jeszcze inne rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Więc tutaj nastąpiło w 2019-2020 roku taki dynamiczny spadek i to był bardzo ciekawy fragment, ponieważ wtedy na rynku zabrakło płynności, na rynku międzybankowym. Pod koniec, że w trzecie, na początku trzeciego kwartału 2020 nie, nie, na początku, skłamałem. Pod koniec trzeciego kwartału 2020, 2019 roku nastąpiło bardzo duży brak płynności w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych i wtedy Fed zdecydował się na to, żeby dostarczyć płynność. Później oczywiście COVID zmienił zupełnie rzeczywistość, więc trudno powiedzieć, żeby to były czasy normalne. Natomiast bardzo szybkie ratowanie przez Fed, właśnie dostarczając płynność, później COVID, który też był zupełnie inną sytuacją, taką anormalną, Gospodarczą, wywindowały nam ceny jeszcze wyżej, no i dziś jesteśmy, moim zdaniem, na skumulowaniu się dwóch, w cudzysłowie, oczywiście, kryzysu, bo jak to nazwiemy, nie, to jest na razie druga, drugorzędna sprawa. Więc, w, już w 2019 roku pojawił się problem z płynnością w sektorze bankowym. Wtedy Fed starał się podwyższać stopy procentowe i przypomnę, ściągać pieniądze z rynku w postaci zmniejszania bilansu. COVID- Zupełnie to odwrócił. Mieliśmy znowu dodruk pieniądza, mieliśmy znowu zwiększanie bilansu Fedu. I teraz, jakby to, co się nie udało zrobić w zeszłym, podczas poprzedniego cyklu podwyżek 100%, właśnie w 2019 roku, teraz Fed na razie robi z sukcesem. Nie dość, że podniósł stopy procentowe, obniża wartość swojego bilansu i zakłada, że będzie robił to dalej. To jeszcze giełdy jakoś mocno nie spadły, gospodarka trzyma się w miarę stabilnie. Więc na razie można powiedzieć, że pełen sukces. No ale. Czy tak naprawdę jest? Zwrócimy, jakie lampki nam się zapalają dalej. Więc na razie, za, 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 zamykając ten pierwszy rozdział, pamiętajcie, że kiedy Fed zacznie obniżać stopy procentowe, to dla gospodarki będzie to sygnał, że jest źle. A giełda zawsze stara się dyskontować przyszłość, a nie teraźniejszość. Więc jeżeli patrzymy na to z perspektywy inwestorów, to zastanawiamy się teraz. Co się będzie działo za 6, za 9 miesięcy, bo to staramy się wyceniać aktualnie na rynku. W marcu pojawiały się komentarze takie, że giełda powinna spadać, ponieważ będą mniejsze zyski. Tylko problem jest w tym, że inwestorzy wtedy dyskontowali to, jakie zyski będą w trzecim i czwartym kwartale 2023 roku. I spodziewano się, że trzeci i czwarty kwartał będą kwartałami, które nadrobią złe wyniki z pierwszego i drugiego kwartału 2023 roku. Dlatego też Teraz będziemy mieli napływ informacji bardzo ważnych z perspektywy całego roku rozgrywanego na giełdach w Ameryce. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą możecie, yy, która też daje nam pewną informację, ja tutaj ukryję na razie analizy, to jest różnica między rentownościami obligacji długoterminowych, na przykład dziesięcioletnich, a krótkoterminowych bonów pieniężnych, np. przykład 3 miesięcznych. Ta różnica nazywa się krzywą rentowności, a tak naprawdę jakby spreadem między rentownościami, która pokazuje jaka ta krzywa rentowności jest. I naturalnie, jak możecie sobie wyobrazić, kiedy pożyczamy komuś pieniądze na 10 lat, to nasze ryzyko jako tych pożyczających jest większe, więc oczekujemy wyższej stopy e, zwrotu. Natomiast kiedy im, e, komuś pożyczamy na 3 miesiące, no to prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy złego jest mniejsze, no bo mamy większy, większe możliwości, nazwijmy to, przewidzenia tej krótkiej przyszłości niż tej dalekiej. Dlatego też, dlatego też stopa e, tutaj rentowności jest niższa. I to jest naturalne, to jest normalne. Natomiast w świecie kryzysowym, kiedy coś dzieje się nie tak, tak, te rentowności się odwracają. Czyli krótkoterminowe bony mają wyższą rentowność niż długoterminowe obligacje. I taka sytuacja jest już od dłuższego czasu, bo yy, w, ta krzywa rentowności zmieniła się na ujemną w, w, zeszłym, no, w zeszłym roku, tak naprawdę, wrzesień-październik 2022 roku. Więc od roku jesteśmy. W, w sytuacji anormalnej, tak naprawdę kryzysowej, według rentowności, według krzywej rentowności obligacji. Z czego ona wynika? Wynika m.in. z tego, że rynek zakłada, że Fed w najbliższym czasie będzie musiał już zakończyć podwyżkę stóp procentowych i może zacznie ją obniżać, ponieważ właśnie pojawi się kryzys. No i w takim trwaniu czekamy już dłuższy czas. Tam dodatkowo był jeszcze taki czynnik, że w czerwcu 2023 roku, czyli 3 miesiące temu, było ryzyko nawet niewypłacalności stanów zjednoczonych, dlatego że obligacje czy ubezpieczenie obligacji amerykańskich podskoczyło znacząco pierwszy raz od, od chyba 20 lat. Więc to też pokazało, że to ryzyko było w miarę realne, ale odbiło się właśnie na krótkoterminowych obligacjach, bonach, tam naj, najbardziej straciły na wartości w sensie wzrost rentowności miał duże znaczenie e, dla miesięcznych bonów e, skarbowych. I znowu sam spadek czy samo pojawienie się odwróconej krzywej rentowności, tak, czyli tej inwersji nie jest jeszcze sygnałem Samego rozpoczęcia się kryzysu spadków Bessy, dopiero wyjście powyżej punkt zero, tak? czyli patrzymy na tą ostatnią oś po prawej stronie. Jeżeli ta żółta kreska wyjdzie ponad poziom 0 zaraz wam pokażę jeszcze na innym wykresie, czyli powyżej tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, dopiero do tego zmierzamy, to dopiero wtedy, historycznie patrząc, następują spadki na giełdach. Um, to jest też dość widoczne. Zazwyczaj jest tak, że w momencie, w którym właśnie obniżane są stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, wtedy następuje właśnie powrót krzywej rentowności na wartości dodatnie, no i tym samym następuje ten spadek. To jest wszystko powiązane. Tak trudno powiedzieć, że coś jest od czegoś niezależne, kiedy mówimy o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych. Więc mamy bardzo głęboką wartość ujemną tego spreadu między długoterminowymi a krótkoterminowymi rentownościami, która zaczyna rosnąć. Dlatego też zwracam uwagę, że jesteśmy w momencie, w którym lada dzień za rogiem czeka kryzys. Natomiast to nie jest wszystko, co nale, na co należy zwracać uwagę. Tutaj cały czas ja wcześniej wam pokazywałem artykuł dotyczący tutaj Bank of America, który mówił o tym, że ten soft landing jest tutaj, nie będzie recesji, będzie soft landing. Natomiast jak popatrzymy na inne prognozy, to zauważcie, że prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych według tutaj Apollo Academy nie zmieniło się. Cały czas jest na poziomie około 65%. Więc Cały czas ta uwaga jest podzielona. tak Trochę podmiotów mówi o tym, że już będzie soft lending, inni mówią o tym, że e, będzie jakaś recesja. Cały czas to się m, pojawia. E, natomiast ważne jest w tym ujęciu to, że spadło prawdopodobieństwo recesji dla innych gospodarek niż amerykańska. I to jest niezwykle ważne z perspektywy inwestora. Dlatego o tym chciałem się powiedzieć, bo ponieważ pojawia się poprawa sentymentu wokół giełdy europejskiej, wokół rynku europejskiego, wokół rynku chińskiego... a to pojawia się też perspektywa, że kapitał będzie uciekał ze z Stanów Zjednoczonych, z giełdy amerykańskiej i lokował się na rynkach, na przykład europejskim, chińskim czy każdym innym. Yy, I to może być przyczółek do czegoś, co dawno nie było obserwowane w Polsce, czyli sytuacji, w której WIG-20 odrywa się od giełdy amerykańskiej i zacznie iść swoim. Życiem. Taka sytuacja miała ostatni raz miejsce przed 2007 rokiem, czyli przed tym kryzysem najbardziej dobity, nawet w, tak w latach 2000. Wtedy kapitał do rynku polskiego bardzo mocno napływał. Możecie sobie sprawdzić na wykresach, jak wyglądały wtedy wykresy tutaj giełdy w Polsce i, i w Ameryce. Możemy sobie spojrzeć to na szybko, też na stuku, porównać te dwa wykresy wtedy gdzie wejdziemy sobie najpierw na WIG, może na WIG po prostu, nie WIG20, tylko na WIG i dodamy do tego SPX, wydaje mi się, nie, SP i szczałeczka. Powinno to zadziałać? Nie. O, tutaj jest, na obok. Dobra. I Teraz jak sobie zobaczymy na 50 lat wstecz, to był taki um, okres, w którym zobaczcie, między 2000 a 2008 rokiem, giełda w Stanach Zjednoczonych stała. Tam nie było żadnego większego ruchu. Um, a polski WIG wtedy, właśnie do 2007 roku, mocno, mocno rósł. Oczywiście to nie było tak, że zupełnie się oderwał. Ale chodzi o to, że był silniejszy ruch niż wtedy na giełdzie w Ameryce. Być może jest taki czas przed nami, ale to jest ten pozytywny scenariusz. Ten negatywny jest taki, że będziemy podążali dalej za giełdą w Ameryce, więc niestety musimy o tym też być świadomi. Tutaj jeszcze raz wam pokazuję, jak wygląda ta krzywa rentowności amerykańskich obligacji. Mamy dwie krzywe, czyli 10-letnie obligacje minus 2 obligacje oraz 10-letnie obligacje minus 3-miesięczne bony. I tutaj obie te wartości są. W okolicach właśnie poziomu tam, głęboko minusowego. Jak zwrócicie uwagę tutaj na momenty, w których te krzywe wracały powyżej zera, wtedy stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych spadały i mniej więcej 8, pół, 8 do, do 6 miesięcy, tak średnio rzecz później zdarzała się recesja. Więc jeżeli zacznie ta krzywa rentowności iść na północ. Wtedy będziemy mieli wskazówkę na to, że za pół roku powinna być recesja w Stanach Zjednoczonych. A to się już pomału, pomału w tą stronę zmierza. Więc ja zakładam, że około 9 miesięcy zajmie rynkowi dojście do tego momentu, w którym ta recesja w Stanach Zjednoczonych fizycznie będzie. A pamiętajcie, że giełda dyskontuje sytuację wcześniej, dlatego też ta jesień jest bardzo newralgiczna. Ale to dalej nie jest wszystko. W lutym, marcu pojawiały się bardzo negatywne informacje dotyczące zadłużenia na kartach kredytowych. To nie ustąpiło. Prawdopodobnie nie mamy jeszcze najnowszych danych. Za niedługo się powinny pojawić dane za drugi kwartał 2023 roku, które pokażą, jak duży odsetek kart kredytowych ma zadłużenie, które będzie wskazywało na to, że oszczędności Amerykanów już nie wystarczają. E, tutaj jest wykres, który pokazuje to, w jaki sposób jest e, opóźnienie na kartach kredytowych e, względem wieku, kto ma te zadłużenie. I oczywiście największe zadłużenie mają osoby, które mają e, poniżej tam 40 roku życia. Bo tutaj wracamy już do poziomów sprzed pandemii, wracamy do poziomów takich dość niebezpiecznych. Natomiast jeżeli chodzi o leasing, jeżeli weźmiemy pod uwagę, to również oczywiście te najmłodsze osoby mają problem. I dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. W październiku 2023 roku wrócą, o, wróci obowiązek spłaty kredytów. Studenckich, co dodatkowo zabierze gotówkę osobom młodym, więc to może być pewien szok dla tych osób, że nagle no, muszą jakby coraz więcej albo zarabiać, albo po prostu obcinać kosztów. Wydatki mogą znacząco spaść wśród osób młodych, które jak wiemy już mają większy problem ze spłacalnością kredytów, tych kart kredytowych i tutaj leasingów, niż osoby oczywiście pracujące starsze z większym bagażem, nazwijmy to doświadczeń. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj dwie kwestie, które są bardzo ważne, właśnie w kontekście tego zadłużenia na kartach kredytowych i później tego, co konsumenci będą kupowali, to mamy dwie dane. Czyli pierwsza rzecz, która mówi na o tym, jaka jest realna wartość wynagrodzenia, które otrzymują osoby zatrudnione na pełnym etacie. I zauważcie, że po COVID-ie, kiedy nastąpiła inflacja bardzo znacząca, mieliśmy ogromny spadek właśnie tych wynagrodzeń, tak? Realnie, realnych wynagrodzeń. Teraz one lekko rosną, co jest pozytywne. A więc to jest pozytywne. Ale zwróćcie uwagę, co się dzieje, bo tutaj nie mamy danych jeszcze, jeżeli chodzi o te wynagrodzenia, e, takich bieżących, bo e, to są dane za kwiecień 2023, aha, bo są kwartalne, tak. Więc tutaj już mamy informacje w danych miesięcznych, że oszczędności prywatne mocno spadają. Zauważcie, że jesteśmy na poziomach, w których byliśmy ostatnio przed kryzysem w 2008 roku. Teraz zobaczymy, czy te wynagrodzenia realne też nie zaczną spadać, bo inflacja w Stanach Zjednoczonych lekko podskoczyła, tak? Znowu i to jest zgodne z oczekiwaniami, ponieważ baza też się zmieniła. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, tutaj również jest ciekawa sytuacja. Pamiętajcie, że rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych to jest zupełnie inny rynek niż w Polsce i różni się przede wszystkim dwiema rzeczami. Pierwsza rzecz: osoby, które posiadają dom w Stanach Zjednoczonych Najczęściej mają zadłużenie, tak, żeby ten dom spłacać, ale zadłużenie jest na stałą stopę w większości przypadków. W 2007 roku największy kryzys finansowy właśnie miał miejsce, dlatego że w momencie, w którym była ta obietnica Busha, że każdy musi mieć swój dom, um, udzielano kredytów na zmienną stopę procentową. Więc wtedy, kiedy Fed zaczął podwyższać stopę, miało to uderzenie, podobnie jak w Polsce, właśnie w portfele kredytobiorców w większej rzeszy niż zwykle. Teraz tego problemu tak dużego nie ma, czyli dalej podwyżka stuprocentowych przez FED nie uderza w bieżących kredytobiorców, tych, którzy mają już kredyty, tylko uderza w popyt na kredyty, więc po prostu nie ma zakupów nowych domów. Co nie do końca jest prawdą według tych danych, które tutaj patrzymy, bo zauważcie, że czerwoną kreską, to są dane za lipiec 2023 roku, pokazywane są nowe sprzedaże domów. Niebieską kreską pokazywane są Przepraszam, czerwoną kreską to są te, które są do sprzedaży, a niebieską kreską te, które zostały sprzedane. Czyli widzimy, że owszem, oczywiście zawsze jest więcej do sprzedaży niż tych, które się e, sprzedają, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że tutaj nastąpiło nastąpiło lekkie podbicie znowu, więc ten rynek lekko żywa, zobaczymy na jak długo, bo cały czas ceny są bardzo wysokie, więc w obawie o tym, że będzie dalsza inflacja, kupujemy te mieszkania nawet z drogim kredytem. Natomiast pytanie, czy to się nie, nie zmieni, kiedy zacznie ten efekt braku oszczędności dobijać część osób. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to, są, to jest ten aspekt płynnościowy E, który ja lubię analizować przez reverse repo. Reverse repo to jest taka, ta, taki mechanizm, w którym banki, fundusze inwestycyjne mogą zgłosić się do nowojorskiego Fedu i powiedzieć: A, chcę was, u Was uplasować gotówkę na jedną noc. E, czyli inaczej mówiąc, nie szukamy, jakby ten, ten podmiot, który się zgłasza do Fedu, nie szuka e, jakby takiego, wyższe, takiej wyższej stopy zwrotu a tylko właśnie lokuje to w Fedzie, dlatego że po prostu ma tam też jakąś stopę oprocentowania, ale przede wszystkim gwarancję, no bo u Fedzie Fed nie może upaść, tak? Dodrukuje sobie pieniędzy tyle, ile potrzebuje. I teraz zauważcie, że w momencie, w którym rozpoczął się tapering w Stanach Zjednoczonych, czyli obniżanie bilansu Fedu, Fed przestaje kupować z rynku nowe obligacje, są terminy zapadalności tych, które były w portfolio Fedu, no i zaczyna ten bilans się obniżać. I to był główny powód, dla którym wiele osób wskazywało, że będzie zapaść. Ja wtedy mówiłem, no nie będzie na razie zapaści, dlatego że mamy reverse repo jeszcze, na których codziennie są zawierane transakcje rzędu 2,4 biliona dolarów. Więc jakby A bilans Fedu wynosi 9, więc zanim te 9, z tych 9 bilionów dolarów spadniemy o te 2,4 czy, czy z całą wartości LiveStrepu, to jeszcze trochę minie. Więc jest od kogo pożyczać pieniądze aktualnie. Tej gotówki jest naprawdę dużo, ale to spada i prawdopodobnie będzie spadać coraz szybciej. Dlatego, że z jednej strony, pamiętacie, że są znowu dwie rzeczy. W czerwcu 2023 roku mieliśmy ten kryzys zadłużenia Stanów Zjednoczonych na zasadzie takiej, że Fed dobił do limitu zadłużenia, czy przepraszam, rząd amerykański dobył do limitu zadłużenia. Tam udzielono zgody na to, żeby ten limit zwiększyć, i to no, w pewnym stopniu wywołało takie yy, nagłe zapotrzebowanie na, na, na emisję obligacji ze Stanów Zjednoczonych, które są znowu, wysysają trochę pieniądze z rynku. I to jest jakby pierwszy efekt. Drugi efekt to cały czas ten zmniejszający się bilans Fedu, który będzie z czasem coraz bardziej widoczny. Więc te dwie rzeczy już wysysają pieniądze z rynku. Z drugiej strony Fed sam z siebie też mniej kreuje pieniądza, ponieważ no jest w takiej fazie, w której ta podaż pieniądza powinna się zmniejszać i tak się też działo na początku tego roku. Więc zobaczymy, czy wytrzymają z tym tematem, ale jeżeli tak, to reverse repo powinno spać do zera, tak? czyli nie będzie... Nadpłynności w sektorze, tylko ona zostanie wyssana. I jeżeli faktycznie ta płynność tutaj zostanie wyssana, to będzie, ten, to, to będzie taki już naprawdę m, e, taka wskazówka, która mówi, że już lada dzień może się pojawić problem w sektorze między, międzybankowym. Tak? Czyli wystarczy trochę braku zaufania. I wtedy takiej gotówki po prostu zabraknie do tego, żeby się finansować na bieżąco między firmami. Więc to jest kolejna wskazówka, że zaczynamy iść w tą stronę, w której po prostu kapitał znika z rynku i może doprowadzić do, no po prostu, niedoborów, o tak bym powiedział, tego kapitałowego. Ale to, to jest temat, który oczywiście będzie się rozgrywał, bo przez lata, na przykład w 2000 tutaj, to jest właśnie ten moment, gdzie w 2008 roku na Rivers Repo dobiliśmy do zera, w ogóle skala jest zupełnie porównywalna, ale pamiętajcie, na początku naszego spotkania dzisiaj mówiłem o tym, że w 2019 roku nastąpiło wysanie tego kapitału. Tak rynkowi zabrakło, bankowi, bankom zabrakło do kapitału do albo nie chcieli po prostu tego kapitału pożyczać między sobą i Fed musiał wkroczyć na rynek. I zobaczcie, że w 2019 roku to właśnie tutaj te reverse repo praktycznie nie istniało. Po prostu nie było chęci banków, banków do tego, żeby na tym rynku operować. I ja zakładam, że tutaj też w tę stronę zmierzamy. Patrząc na szybkość wzrostu, to zobaczcie, że między kwietniem 2021 a tutaj wrześniem-październikiem 2021, czyli 5 miesięcy wystarczyło do tego, żeby ten bilans tak urósł. No to teraz zakładam, że w drugą stronę również tak szybko się może to e, dziać. Więc ogólnie rzecz ujmując, jesteśmy w takim momencie, w którym Wydaje się, że za około 6, 9, może no, rok to jest chyba raczej maksimum, powinny się wszystkie te wskaźniki, które sygnalizują nam. Spowolnienie gospodarcze w USA ziścić, czyli odwrócenie krzywej rentowności powinno być znowu dodatnie. E, Powinny być e, obniżki stóp procentowych, no bo już rynek pracy powinien zacząć e, też doskwierać. E, będą, e, Będzie dużo problemów ze spłacalnością kart kredytowych już na jesieni tego roku, które mogą spowodować niedobory gotówkowe w sektorze bankowym, a pamiętajmy, że też mamy tam w ogóle ogólnie problem w sektorze bankowym, więc to wszystko powinno dawać nam presję na giełdy w Ameryce. Niekoniecznie na giełdy w Europie, ale na giełdy w Ameryce. I tutaj zbliżamy się do tego, że na wykresach również jest to widoczne. Dzisiaj, wczoraj, podczas podsumowania sesji przeglądałem spółki z te najbardziej popularne amerykańskie spółki, które są. No, Takimi jaskółkami, że coś się dzieje pozytywnego czy złego. I jak popatrzycie na wykresy, to widać, że każdy z tych spółek już jest w ruchu spadkowym od kilku dni. A Google wczoraj dołączył no i Meta Platforms też, chociaż tam jeszcze jest troszeczkę miejsca. Netflix natomiast już wybija te dołki poniżej 400 dolarów. Amazon już też po wynikach nie był w stanie iść na, na północ, i wczoraj taki dość niefajny sygnał wygenerował w postaci właśnie spadków poniżej. Teoretycznie sygnału do powrotu do trendu wzrostowego, więc mamy zanegowanie. Ale na chwilę zatrzymam się na Apple'u, a do innych spółek zapraszam do podsumowania sesji. Chciałbym tutaj dwa słowa powiedzieć o, o Apple'u, o tym jak się tam sytuacja kształtuje. I też o Netflixie i Amazonie. Więc jeżeli chodzi o Apple, tutaj zauważcie, że premiera nowego iPhone'a nie wzbudziła nadziei, nie wzbudziła oczekiwań, i wszystko się wpisuje w schemat, o którym mówiłem już od kilku tygodni czyli luka spadkowa, załamanie trendu. Później miło podbicie, próba zamknięcia luki, ale nieudana, bo nie udało się jej domknąć do końca. Druga luka spadkowa, która też już nie została zamknięta i na razie to wygląda bardzo prospadkowo. Moje cele dla Applea to jest 155 dolarów aktualnie, gdzie mamy bardzo ważny poziom i tutaj możecie też sobie tą analizę pobrać. Zawsze skoberzemy, jak udostępniamy jakieś analizy, to możecie je sobie pobrać, żebyście mieli dokładnie te same poziomy, których my używamy. Jeżeli chodzi natomiast o Netflixa. Bo on wygląda bardzo podażowo, to tutaj zauważmy, że mamy zrealizowany bardzo ładny scenariusz, który Wam rysowałem. Po drodze, jak rysowałem ten scenariusz, że tutaj rynek dojdzie w okolice poziomu 452 dolarów, tam będzie sygnał do sprzedaży, to celowaliśmy w strefę luki, która tutaj miała miejsce w maju. Początkowo, w pierwszej fazie, rynek się od tego odbił. Ale nie udało się wznieść powyżej 452 dolarów. No i teraz prawdopodobnie rynek dojdzie już w końcu do zamknięcia tej luki w rejon 368 dolarów. Też to będzie kanał wzrostowy, więc takie miejsce, w którym znowu się jakiś popyt pojawi. I na tej korekcie wzrostowej, czyli korekcie względem wcześniejszych spadków, zobaczymy, jak silny będzie rynek. Czy to będzie tylko płytka korekta, czy dalszy mocny ruch wzrostowy. Jeżeli chodzi natomiast o Amazona. To tutaj z kolei ten raport finansowy został dość słabo odebrany, tak naprawdę. Jeszcze jesteśmy w trendzie wzrostowym. Dopiero spadek poniżej 130 dolarów zmieni to nastawienie już tak perfidnie na spadkowe. Natomiast na dziś jeszcze bym powiedział, że ma przed sobą wsparcia, na których może zareagować. Mi się bardzo natomiast nie podoba zachowanie przedwczoraj i wczoraj. Przedwczoraj mieliśmy taką ładną sesję 19 września, gdzie rynek wprawdzie ma spadkowy dzień, ale z cieniem od dołu. Teraz mamy natomiast znowu zanegowanie tego zupełnie. Ja mam taką zasadę w swoich inwestycjach, że jak jest jakiś sygnał do wzrostów, sygnał do kupna, który następnego lub kolejnego dnia jest zanegowany, to ta negacja jest sygnałem sprzedaży. Stąd też jestem negatywnie nastawiony do Amazona aktualnie, chociaż jeszcze te wsparcia są na tyle blisko, że tutaj w okolicach 130-132 dolarów może się coś pojawić, więc dopóki nie wybijemy 131 dolarów w dół, to warto poczekać. Ale jak już wybijemy te poziomy, to prawdopodobnie otworzy się droga w rejon poziomu około 115 dolarów na Amazonie. A jak popatrzymy ogólnie na indeks S&P 500, bo to też warto mieć na uwadze, ja na chwilkę ukryję te analizy, żeby Wam pokazać, że no rynek nie był w stanie te 4500 punktów jakoś znacząco pokonać. I od kilku dni tam staliśmy sobie w miejscu. Natomiast tam się kumuluje kilka rzeczy. Jak spojrzymy sobie na całą Besse, która miała miejsce w 2022 roku i cały ten wzrost, to Moim zdaniem kształtuje się tutaj taka formacja, to się nazywa formacja nietoperza, ale generalnie chodzi o pewną taką harmoniczność tego rynku, że mieliśmy taką ładną, moim zdaniem, strukturę tr 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 trójwzrostową, tak bym powiedział, gdzie no jednak te ramię prawe no, dobiło bardzo wysoko, ale już później miało problem ze wzrostami wyżej, więc w miejscu dość ciekawym, bardzo ważnym z punktu widzenia Fibonacci'ego. Te opory powstały. O tej forma formacji już mówiłem od miesiąca, no, pewnie od lipca, nawet czerwca, wcześniej. E, więc już, już wskazywałem na to, że te poziomy są bardzo ważne, możecie się cofnąć i zobaczyć. Natomiast na wykresie H4 dodatkowo 4-godzinowym e, można zauważyć, że tutaj kształtuje nam się głowa z ramionami. I teraz rynek będzie miał przed nami jeszcze ważne wsparcie na 4350 punktów. E, wybicie tego poziomu dopiero wygeneruje ten sygnał prospadkowy. Więc. Póki co jesteśmy w takim przededniu moim zdaniem spadków. Przed nami jeszcze ważne wsparcia, które mogą obronić nam ten ruch, ale jeżeli zostaną pokonane 4330, 4350 punktów, to z mojej perspektywy otworzy się droga do poziomu około 4150 w pierwszej fali, a docelowo poziom 4050 punktów na S&P 500. Więc warto mieć to na uwadze, bo te dwa poziomy one stanowią dla mnie bardzo ważne wsparcie i zauważcie, że ja dalej nie mówię o bezsie, typu, że będziemy mieli 3000 punktów na S&P 500. To się może wydarzyć, ale po drodze jeszcze będzie tyle korekt, tyle podbić, że będzie jeszcze czas na to, żeby mówić o jakichś dalszych spadkach, i że one będą miały miejsce. Na razie zakładam, że w obawie przed tym, że ten kryzys w USA się może pojawić, Nastąpi pewna normalizacja ceny na S&P 500, gdzie są wyceny stosunkowo drogie, bo patrzymy cały czas na cenę do zysku na S&P 500 w blisko 20, tam chyba 19 z hakiem aktualnie wynosi. To jest dużo. Oczywiście, jak wyeliminujemy największe spółki z S&P 500, to ta wartość spada, bo małe spółki są tańsze. I to jest też wskazówka na to, że Hossa na giełdzie w USA nie jest aż taka zdrowa, bo jak popatrzycie na połączenie tutaj na przykład. Russella, czyli małych spółek 2000 małych spółek amerykańskich Z nazdakiem, czyli dużym indeksem No to widać, że Russell jest słabszy Nie jest w stanie tak rosnąć, jak wcześniej rósł nazwak, tak? No, nie ma w ogóle porównania. To pokazuje, że Hossa nie jest zdrowa. Ja Wam to podkreślam bardzo często na spotkaniach. Tak samo wygląda to z Dow Jonesem. Również ten Russell jest po prostu słaby. Russell wczoraj i przedwczoraj wybił poniżej, 30, poniżej 1840 punktów, generując sygnał sprzedaży. Więc znowu mamy dość dużo przesłanek do spadków. Natomiast jakby się miało zdarzyć coś pozytywnego, to na co czekać? I zaraz przejdziemy sobie do CD Projektu i Allegro Natomiast w którym momencie uznam, że pomyliłem się, jeżeli chodzi o swoje nastawienie prospadkowe W przypadku yy, tutaj giełdy na S&P 500, w sensie indeksu S&P 500 takim, Taką negacją będzie wyjście powyżej 4500 punktów Dopiero wtedy uznam, że pomyliłem się, jeżeli chodzi o swoje nastawienie prospadkowe Na dziś, bo jeżeli będzie rynek postępował, to wtedy też yy, będzie ten poziom coraz niżej yy, kierowany na razie dopiero wybicie 4500 punktów. Mnie osobiście powie, że okej, okay, dobra, to prawdopodobnie idziemy na historyczne szczyty, bo coś innego się dzieje w gospodarce niż rozważam do tej pory. Zawsze pamiętajcie, w inwestycjach należy mieć taki poziom negacji scenariusza. A, no i to się tyczy też innych giełd. Podobnie te poziomy będą miały znaczenie. Ja w że cały czas codziennie, tak naprawdę analizujemy te spółki we wtorek, czwartek na podsumowaniach sesji wtorek, środę na podsumowaniach sesji o tym mówię, a w czwartki Bartek Śledź o godzinie 20 prowadzi specjalny webinar właśnie dotyczący y, giełdy amerykańskiej, jak sobie wejdziecie w webinaria, y, to tutaj możecie y, y, uczestniczyć w tym spotkaniu y, właśnie o godzinie 20, gdzie Bartek, taki szerokie spojrzenie mówi o rynkach finansowych globalnie, więc y, ja staram się o tych najważniejszych instrumentach mówić, ja też tam najbardziej aktywny jestem, a Bartek ma takie bardzo szerokie spojrzenie, więc zachęcam do... Uczestnictwa. A teraz dwie spółki, które wzbudzają duże emocje na polskim parkiecie, czyli CD Projekt oraz em, Allegro. CD projekt dzisiaj otworzył się bardzo ładnie, wysoko, co było wbrew ogólnemu sentymentowi na rynku, ale niestety cały czas nie wybił z tego trójkąta, w którym się znalazł już od miesiąca e, czerwca, czyli od trzech miesięcy. A jednym z powodów, na pewno nie jedynym, czyli jedynym tak naprawdę dzisiaj. E, to był Cyberpunk 2077, czyli Phantom Liberty, czyli dodatek, który, jak dobrze kojarzę, to dzisiaj kończy się dopiero ten, ta cisza, nazwijmy to komentatorska. Natomiast już się pojawiły recenzje, które mówią o tym, że no nawet 10 na 10, 9 na 10 dają oceny temu dodatkowi, co jest bardzo dobrym wynikiem. Moim zdaniem podbijać to będzie emocje. Cały czas jestem za tym scenariuszem, w którym. CD Projekt będzie zyskiwał w kierunku 200-240 złotych jeszcze w tym roku. Uważam, że emocjonalnie zacznie być to budowane. Na razie są cały czas rozgrywane te emocje, że dużo osób, która kupowało CD Projekt po 200, 300, 400 złotych, no nie wierzy w to, tak, że, że teraz będzie super, no bo mają w pamięci ten poprzedni hype, który był. Ale tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Mamy grę, która już teraz po poprawkach, czyli Cyberpunk 2077 jest... Lepiej oceniany, dużo lepiej oceniany, i do tego jeszcze wchodzi dodatek, który może rozbudzić znowu emocje, to podobnie jak z Wiedźminem, tak? Kolejne dodatki bardzo mocno rozbudzały Wiedźmina, a poza tym są plany na kolejne gry, więc cyberpunk może rozbudzić wyniki CD projektu. Przedsprzedażowe wyniki też dowiemy się niedługo Więc wszystko przed nami tutaj jest A ciaśniej się robi na wykresie Co powinno sugerować w końcu wybicie Jeżeli rynek jednak by nie wybił górą Powyżej 156, 159, zł, 156, 159 zł Tylko zszedłby poniżej poziomu 140-145 No to należałoby poczekać na coś sensowniejszego Więc cały czas czekamy na wybicie górą Jeżeli się zdarzy to to będzie sygnał do wzrostów Dla mnie do poziomu 200-220-240 Złotych na CD projekcie, więc czekamy cały czas. A jeżeli chodzi o Allegro, ja wskazywałem tutaj wybicie poniżej dołka i ono się rozpędza. Mamy aktualnie moim zdaniem cele na 27 złotych, więc na Allegro trzeba być ostrożnym. Jest tam jeszcze dużo przestrzeni do spadków. Wyniki półroczne 28 września, więc też warto brać to pod uwagę, tak, że, że tutaj wyniki mogą też wzbudzić emocje. No, ostatnio wyniki duże. Zaskoczenia dają dla spółek, zarówno w górę, jak i w dół. Oczekiwania analityków czasami są totalnie abstrakcyjne, więc też te oczekiwania rynkowe później są dziwnie budowane. Natomiast na Allegro myślę, że tutaj tak dużego rozgraniczenia nie będzie. Niemniej na razie rynek spada, i ten poziom w okolicach właśnie 26-27 zł jest kluczowy. Tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. I co najważniejsze, zapraszam Was do Squabera, gdzie codziennie dla Was analizujemy instrumenty z szerokiej giełdy, ale przede wszystkim GPW w Polsce oraz giełda amerykańska. A jeżeli Was interesują cykle giełdowe i chcielibyście umieć analizować i wyprzedzać to, co się dzieje. To Michał Palaczyk, też profesjonalny inwestor, który z nami współpracuje, dzieli się swoją wiedzą w ramach cotygodniowych spotkań już od 2015 roku w Skłaberze. Regularnie kilkaset osób co tydzień go słucha. Zaprasza również na taki przewodnik, panice i euforii na giełdach. Wklejam wam link teraz na czacie. Zapoznajcie się z ofertą. Może Was zainteresować, abyście byli o krok przed. Linkiem, a nie panikowali wtedy, kiedy najlepsi kupują, bo właśnie wtedy jest czas na kupowanie. I to całe spotkanie, które dzisiaj dla Was przygotowałem, ma Was się przygotować na to, abyście w momencie, w którym ta panika nastąpi, byli gotowi do kupowania, a nie w panice sprzedawali akcje. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo, słyszymy się już w niedzielę na Przed Otwarciem Rynków. Cześć!